Ale może jeszcze też wcześniej. Pan profesor ma szczególne względy. Czyli akurat w tym czasie jest to nie takie ogólne. Pani Wylina słychać. Słyszy pani? Pani wydzielała za pochmurę. Gdzie pożar? Gdzie pożar?
Jeżeli Państwo pozwolą, moralnym obowiązkiem, niezależnie od tego, ile kto ma kropli krwi kresowej, a może i w ogóle tej krwi nie ma, ale jest Polakiem, pamiętać jest o tych ofiarach. Pamięć jest bardzo ważna, bo ona tych ludzi ciągle utrzymuje, można powiedzieć w przenośni, przy życiu. Dlatego, że dopóki jest pamięć, to o tych ludziach się mówi, za nich są zamawiane msze święte. Natomiast najgorszą rzeczą jest wytarcie ludzi z pamięci. Do hymnu. Spotykamy się przy pomniku poświęconym ofiarom ludobójstwa na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej. Został on na społeczny wniosek stowarzyszenia o nazwie jak na kamieniu ufundowany przez prezydenta Lubina, pana Roberta Raczyńskiego, przy udziale starosty lubińskiego, pana Adama Myrdy. Jest to drobny wkład naszego młodego regionu miedziowego w obchody ważnej dla Polski i Polaków 70. rocznicy tragicznych wydarzeń ludobójstwa na ludności polskiej na Kresach II Rzeczpospolitej. Zdajemy sobie sprawę, że dla części naszej społeczności przypomnienie tych często rodzinnych, bolesnych przeżyć jest oczywistą traumą, ale jest też powodem do satysfakcji, że o ich bliskich pamiętamy i chcemy wołać o zachowanie tej pamięci. Proszę Państwa, szczególnie serdecznie witam tych, którzy są uczuciowo związani z tą tragiczną rocznicą. Witam członków rodzin, których losy rzuciły na naszą dolnośląską ziemię i do Lubina. Witam starostę lubińskiego, pana Adama Myrdę. Witam dyrektora gabinetu prezydenta Lubina, panią Żenerał. I witam i dziękuję za uczestnictwo w naszym patriotycznym mitingu weteranów II wojny światowej skupionych w Powiatowej Radzie Kombatantów oraz Sybiraków i pokrewnych nam stowarzyszeń. Witam radnych miasta z przewodniczącym panem Andrzejem Górzyńskim i radnych powiatu. Witam członków Stowarzyszenia Animatorów Dzisiejszych Obchodów. Witam niezmiernie serdecznie tak licznie przybyłych mieszkańców Lublina. Proszę o wystąpienie inżyniera Jana Jurczenkę, przedstawiciela stowarzyszenia i rodzin, które kultywują pamięć tej tragedii. Szanowni mieszkańcy Lubina, szanowni przedstawiciele władz samorządowych, wielebni księża, szanowni goście. Nieoczekiwanie przypadł mi w udziale zaszczyt zabrania głosu w imieniu rodzin kresowych w związku z dzisiejszą uroczystością. Zanim powiem parę słów, to się przedstawię. Urodziłem się 75 lat temu w województwie tarnopolskim
miejscowości Palikrowy koło miasteczka pod Kamień, które znane było z tego, że był tam klasztor dominikanów założony w XIII wieku i jak nasz król sobieski wracał po zwycięskiej bitwie pod Wiedniem, wstąpił tam, ponieważ sobiescy pochodzą z tamtych stron, powiedział, że uczyni z tego miejsca drugą Częstochowę na Podolu. Obraz cudowny, który nam tam towarzyszył przez wieki, znajduje się w tej chwili w kościele świętego Wojciecha we Wrocławiu. 12 marca 1944 roku podstępnie zostaliśmy napadnięci w miejscowości Palikrowy i w klasztorze w Podkamieniu. Część ludzi została wymordowana, część została rozstrzelana. W sumie 600 osób w Podkamieniu i 360 osób w Palikrowie. To tyle, żeby powiedzieć, skąd są moje korzenie. Pragnę powiedzieć, że pomnik ten powstał z potrzeby serca ludzi dobrej woli, aby uczcić pamięć Polaków, którzy zostali wymordowani na Wołyniu, w województwie tarnopolskim, lwowskim i stanisławowskim, którzy 70 lat temu zostali w okrutny sposób pozbawieni życia przez złych ludzi zrzeszonych w ukraińskiej armii powstańczej. Nasze spotkanie odbywa się w duchu motta zaczerpniętego z przemówienia błogosławionego ojca świętego Jana Pawła II, które znajduje się na tablicy tego pomnika. Odsłonięty pomnik nie jest manifestacją przeciw komukolwiek. On ma uczcić pamięć tych, którzy spoczywają nieraz w nieznanych mogiłach w ziemi, która była wtedy ich ojczyzną. Mamy nadzieję, że historycy obu państw przeanalizują stosunki, jakie panowały w II Rzeczpospolitej na kresach pomiędzy ludnością polską i ukraińską i przedstawią je w prawdzie, która powinna zaowocować w dalszych kontaktach pomiędzy naszymi krajami i ich mieszkańcami. My natomiast, jako świadkowie tych wydarzeń, wiemy, co się stało i ta świadomość towarzyszy nam do dzisiaj. Wiemy, że strona ukraińska dążyła do utworzenia swojego niepodległego państwa, lecz droga, jaką obrała, by ją uzyskać, znaczyły cierpienia i niewyobrażalne okrucieństwa popełniane na nas Polakach. Cierpienia te były dla nas tym boleśniejsze, że spotkały nas od dotychczasowych sąsiadów, z którymi żyliśmy w przyjaźni. Pragniemy też, organizatorzy, by ten pomnik przypomniał naszej społeczności nas, obywateli, którzy urodziliśmy się na kresach II Rzeczpospolitej, którzy doświadczyliśmy okupacji dwóch najeźdźców, Niemiec i Rosji Radzieckiej, a w dodatku czystych etnicznych ze strony barbarzyńskich oddziałów KUPA. Wcześniej, w latach 1940-41, doświadczyliśmy wywózek na Sybir naszych rodzin, których setki tysięcy nie powróciły do domu ojczystego i spoczywają na nieludzkiej ziemi. Na skutek decyzji mocarstw światowych, mimo że byliśmy sojusznikami koalicji antyhitlerowskiej, zostaliśmy zmuszeni po zakończeniu II wojny światowej do opuszczenia rodzinnych stron. Przez lata nie mogliśmy o tym głośno mówić, gdyż powojenny układ sił w Europie tego nam zabraniał, a sojusznicy, z którymi dźwigaliśmy ciężar zmagań wojennych, zapomnieli o nas. Tak doświadczeni ponad 60 lat temu staliśmy się mieszkańcami tzw. ziem odzyskanych. Nie zawsze byliśmy akceptowani przez Polaków, którzy przybyli z innych terenów powojennej Polski, że nie wspomnę o obywatelach niemieckich, z którymi musieliśmy mieszkać pod jednym dachem do roku 1946, a nawet 1947. Nie zawsze pamięta się o kresowianach, naszych dziadach i ojcach, którzy zagospodarowali tę ziemię. Nie skarżymy się, bo większość rodzin polskich wyszła z tej wojny mocno zraniona,
ale mamy żal, że o problemach w ludności z Kresów Wschodnich dopiero teraz się więcej mówi, choć nie zawsze pokrywa się to z naszymi odczuciami i prawdą. Niech ten pomnik będzie nie tylko wyrazem pamięci o tych pomordowanych, których mogiły znajdują się w tysiącach miejscowości byłych ziem II Rzeczpospolitej, ale także miejscem spotkań obywateli naszego miasta, miejscem spotkań i refleksji nad skomplikowaną historią naszego narodu. Mamy nadzieję, że tą tematyką zainteresują się władze oświatowe, kulturalne, organizacje młodzieżowe, a także politycy ziemi lubińskiej. Szanowni zebrani, Kresy od wieków związane są z historią naszego narodu. Cesarstwo Rzymskie upadło kilkanaście wieków temu, ale jego historia istnieje w podręcznikach historycznych, w kulturze europejskiej. Dlatego my, spadkobiercy kultury kresowej, powinniśmy pamiętać i mówić o Kresach ich mieszkańcach. A przecież żyli tam nie tylko Polacy. Po kulturę tę tworzyli również Ukraińcy, Żydzi, Niemcy, Czesi i Węgrzy. Wprawdzie Kresy, o których mówimy, pozostają poza granicami Polski. Lecz nie zapominajmy, jaką rolę odegrały w naszej ojczyźnie. To Kresy broniły Polski przed najazdem Tatarów i Turków. Odradzała się Polska po 123 latach niewoli, to tam zrodziła się prawdziwa legenda Orląt Lwowskich, które broniły Lwowa i tej części Polski przed Ukraińcami, a potem nawałą Armii Czerwonej. Nie wstydźmy się Kresów, swojego kresowego pochodzenia, bo tam stworzyliśmy i zostawiliśmy skarby kultury materialnej i duchowej, silne ośrodki naukowe i kulturalne. Stamtąd wywodzi się plejada poetów i pisarzy polskich. Stamtąd pochodzą, a raczej teraz musimy mówić, pochodzili wybitni naukowcy, artyści, muzycy, malarze, a wybitni duchowni i dowódcy wojskowi też są stamtąd. Nie miejsce, by ich tu teraz wszystkich wymienić. Wspomnę tylko o patronie naszej obwodnicy, generale Stanisławie Maczku, nieodrodnym synu Lwowa, wspaniałym dowódcy, wielkim Polaku i człowieku. Wierzymy, że jak dotychczas przy życzliwości i wsparciu władz samorządowych miasta i powiatu, problematyka kresowa znajdzie poczesne miejsce w życiu społeczeństwa naszego miasta, w nauczaniu historii w szkołach. Powinniśmy po dzisiejszej uroczystości wyjść z przekonaniem, że należy dbać o prawdę historii narodu, bo ona jest nauczycielką patriotyzmu. Bardzo. Dziękuję panu inżynierowi, a moim przyjacielowi Jasiowi. Komunikat taki dostałem z boku, że powinniśmy troszkę przyspieszać, bo nie wiem, czy opatrzność zadba o nas do końca, bo tak się trochę zbiera na nami, ale liczymy, że tyle modlitw było, że nam się uda. Proszę o zabranie głosu pana starostę lubińskiego, pana Adama Berdę. Kresowiacy, mieszkańcy Lubina. To 70 lat, jak nastąpiło apogeum ludobójstwa społeczeństwa polskiego przez nacjonalistyczną armię UPA, przez nacjonalistów ukraińskich. To już 70 lat, jak pozostali świadkowie tamtych wydarzeń, jak rodziny pomordowanych na Kresach czekają na słowo państwa polskiego, słowo, które by określiło, jak ta zbrodnia się nazywa. Niestety, dzisiaj w parlamencie dowiedzieliśmy się, że to nie była zbrodnia ludobójstwa, lecz była to zbrodnia etniczna o znamionach ludobójstwa. Bardzo mi jest przykro, że 70 lat czekaliście na ten sygnał i tego sygnału żeście nie usłyszeli. Chylę czoło i kłonię się do Stowarzyszenia Kresowiaków, że tu na tym obelisku, na tej tablicy umieścili napis, jaki powinien być. Bo to, co się wydarzyło na Kresach Wschodnich, to było ludobójstwo. I tak należy to określać i tak to należy mówić. Dziękuję bardzo. W imieniu prezydenta miasta Lubina głos zabierze pan Marek Zawadka, dyrektor Ośrodka Kultury Wzgórze Zamkowe.
Proszę Państwa, to był rok 1943, ale cały dramat rozegrał się troszkę wcześniej, bo już 17 września 1939 roku. I ci ludzie żyli w strachu i niepewności od 17 września 1939 roku, bo to były deportacje na Syberię, cztery fale. Ci, którzy nie wyjechali, wydawało im się, że spotkało ich szczęście. Okazało się, że mieli wielkie szczęście, jak zdążyli uciec, jak nie budzili losu tych 100 tysięcy, którzy zostali na Wołyniu. Proszę Państwa, nie chciałem przedłużać, bo przede mną już wiele osób powiedziało wiele ważnych, wniosłych słów. Dlatego uważam, że w takim dzień, w takiej chwili, jeszcze przy takim zapleczu politycznym, jak dzisiaj zrobił Sejm, nieraz lepiej mniej mówić, niż o słowo za dużo. Dziękuję Państwu. Dziękuję Panie Dyrektorze. O symboliczne odsłonięcie pomnika proszę delegację rodzin i stowarzyszenia, panią Alicję Czarnecką, pana Jana Lipczenko, pana Antoniego Maderę, prezesa zarządu stowarzyszenia. Serdecznie witam pięknie naszego duchowego orędownika i sprzymierzeńca, księdza prałata Wiesława Migdała. Dziękuję za przewodnictwo. Dziękuję za przewodnictwo we mszy świętej intencji ofiar tragedii wołyńskiej. Proszę o poświęcenie tych kamieni z granitu i rudy miedzi, które symbolizują i upamiętniają 70. rocznicę. Sprawując Eucharystię, polecaliśmy miłosierdziu Boga wszystkich naszych rodaków, którzy na różnych frontach wojen, w powstaniach i obozach oddali swoje życie w obronie ojczyzny za wolność naszą i waszą. Ale szczególnie chcieliśmy pamiętać o tych, którzy 70 lat temu zostali w bestialski sposób wymordowani na Wołyniu. Prosiliśmy, aby Bóg zechciał przyjąć ich ofiarę razem ze zbawczą ofiarą swojego umiłowanego Syna. Jesteśmy przekonani, że Ojczyzna, ten wspólny dom wszystkich Polaków, jest bezcenną wartością dla ocalenia, której potrzeba ofiary życia, ale także ofiary pracy, cierpienia, uczciwego wypełniania wielkich i małych obowiązków. Tej umiejętności chcemy się uczyć od naszych ojców, braci i sióstr, którzy za tę wartość zapłacili najwyższą cenę. Prośmy Boga, aby poległych obdarzył wieczną nagrodą, a nas żyjących hojnym błogosławieństwem, byśmy potrafili żyć już nie dla siebie, ale dla bliźnich i dla Niego samego, który nas stworzył i będzie nas sądził. Módlmy się. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i nakazałeś mu miłować bliźniego jak siebie samego. Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby była wspólnym mieszkaniem dla wszystkich narodów. Kiedy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, wszedł na świat grzech bratniej nienawiści, który rodzi zazdrość i śmierć. W swoim niepojętym miłosierdziu wejrzyj na naszych braci i siostry, którzy stali się ofiarami nienawiści, przemocy i złości i oddali swe doczesne życie dlatego tylko, że byli Polakami oraz dla wolności ojczyzny. Obdarz ich nagrodą nieśmiertelności i chwały. Błogosław nam, którzy wspominamy ich imiona i żyjemy na tej ziemi. Spraw, byśmy potrafili miłować naszych braci, jak Twój Syn nas umiłował.
Ojcze, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Przyjmij naszą modlitwę przez Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował. Pobłogosław ten pomnik, niech będzie on przestrogą dla żyjących, że nigdy więcej ludobójstwa i zbrodni, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Dziękujemy, księdze prowadzie. Myślę, że od dzisiaj to miejsce będzie również miejscem zadumy, pamięci i wspomnień. Pięknie proszę o minutę ciszy na cześć tych, o których dzisiaj pamiętamy. Dziękuję bardzo. Proszę o składanie wieńców i kwiatów. Dziękuję. Thank you.
Proszę o zabranie głosu pana Antoniego Madera, prezesa zarządu stowarzyszenia. Serdeczne podziękowania panu Krzysztofowi Kubowowi za reaktywowanie naszego stowarzyszenia i podjęcie inicjatywy budowy pomnika. Zbigniewowi Warczewskiemu, dwowianinowi, urodzonemu społecznikowi za zaangażowanie i ofiarność. Janowi Wojdyle, twórcy tego fragmentu pomnika, za wyrozumiałość i wizję artystyczną. Radni miasta Lubina za wyrażenie zgody na dogodną lokalizację pomnika. Szczególne podziękowania składamy prezydentowi miasta Lubina Robertowi Raczyńskiemu i staroście powiatu lubińskiego Adamowi Nychcie za wsparcie finansowe umożliwiające realizację pierwszego etapu budowy. Panu Krzysztofowi Mazurowi z kamieniołomu Strzegomskiego za życzliwość i przychylność. Przedstawicielom KGHM za wsparcie i pomoc. Wszystkim służbom miejskim i osobom zaangażowanym w realizację tego ważnego dzieła. Po zakończeniu tej uroczystości chętnych zapraszamy jeszcze na wzgórze Ząbkowe, na takie wspominkowe wieczorek. Może jeszcze też trochę odżyją pamięć i wspomnienia. Proszę o rotę. Pan Zbigniew na pewno mi wybaczy, że ja bez zapowiedzi, ale jako urzędnik tego Urzędu Miejskiego w Lubinie, ale również jako wnuczka i jako córka, dziękuję Kresowiako i chylam czoło moim dziadkom, ojcom i cieszę się, że macie miejsce, gdzie zapalić znicz. Przepraszam, ale musiałam to powiedzieć. Dziękuję wszystkim Kresowiakom, którzy nie zostali wymienieni, ale wiem, że dużo robią. Widzę pana Tokarczuka i też chylę czoła i wszystkim ludziom, którzy tutaj są. I dziękuję panu Maderze za piękne słowa i przedstawicielom rodzin. Dziękuję państwu i przepraszam. Jeszcze państwo chcieli zrobić sobie tutaj zdjęcie grupowe, to żeby się nie rozchodzić. Stowarzyszenie prosiło o słowo. Jest Alicja. Dzień dobry.
Jako Polka nie miałam miłości na swojej ziemi ojczystej. Jestem z Barażanką. Wielu moich bliskich zostało wywiezionych raz i wiernie wrócili. Wujkowie, cioci, swoje rodziny. Też im pomnik postawiłam. Pamięci, ale bardzo mnie boli to, że moimi oczami dziecka czteropięciolotnie widziałam katowali i mordowali dzieci. Dla mnie Ukrainiec był najgorszym przestępcą. Stali okrutnicy, ale ci rzeźnicy polskie nie mogę Alicja Czarnecka. Przeżyć własne. To widziałam.